Witajcie. Dzisiaj pierwszy film po dłuższej przerwie. Byłem, gdzie byłem, robiłem, co robiłem. Nie chodzi o to. W każdym razie, no wtajemniczeni będą wiedzieli. Także witam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że mogę być znowu z Wami po tej przerwie. No i dzisiaj taki troszeczkę inny film. Mianowicie borówka amerykańska. Troszeczkę chciałem Wam o niej opowiedzieć, ponieważ przy okazji poznałem parę bardzo fajnych, ciekawych osób. Tutaj chciałbym pozdrowić Jaśka Górol. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i przy okazji coś o borówce. Jak widzicie, ona tutaj coś tam owocuje. Tutaj też coś tam z tych owoców jest. Nie jest tego dużo, dlatego że ten krzaczek nie jest zadbany, a właściwie bym powiedział bardziej precyzyjnie, jest zaniedbany. Nie mam po prostu czasu na to, ale jest parę rzeczy, które chciałbym powiedzieć odnośnie i borówki samej jako takiej uprawy i owoców. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest coroczne podsypywanie borówki trociną. Nie może być to trocina świeża. Trocina, troty, jak to tam kto woli, jak to nazywa. Nie może to być w każdym razie świeże, dlatego że zabierze nam azot z ziemi. Podczas rozkładania trociny potrzebują dużo azotu, więc one po prostu go zabierają, zamiast go oddać. I taka trocina najlepiej, żeby była 2-3-letnia. Wtedy, w momencie, gdy ją podsypiemy pod krzak, ona pięknie dostarczy azot roślinie i innych ważnych składników. No wiadomo, zaletą też takiej trociny jest to, że trzyma wilgoć. Także to są takie po prostu bardzo, bardzo istotne rzeczy. Oczywiście podlewanie, musimy pamiętać o podlewaniu, bo borówka jest bardzo, bardzo wrażliwa na brak wody. Te owoce wtedy nie chcą rosnąć. Są małe, drobne i nie widać praktycznie tego materiału do sprzedaży. Oczywiście konsumpcja to jest drugą rzeczą. Musimy pamiętać o tym, że przy borówce, takiej plantacji do handlu, istotą rzeczy jest wielkość owocu, ponieważ znamy wszyscy, myślę, tajemnicę handlu, która brzmi, że kupują zawsze oczy. I w tym momencie im większy mamy ten owoc, tym jest dużo lepiej i on się łatwiej nam sprzeda. Natomiast ta borówka tutaj, troszeczkę mówię, ona, no nie są te owoce małe, bo one są wielkości powiedzmy 10-groszówki, ale jeżeli sobie porównamy, że taki owoc może mieć wielkość 2 złotówki, a nawet 5 złotówki, no to widzicie, że te owoce, które są tutaj na tym krzaku, są naprawdę małe. Smaczne są wyjątkowo. O ich walorach nie będę tutaj wspominał, ponieważ już wszyscy wiemy, jakie to jest pyszne, jak to smakuje. Co z tego można robić, no to kobiety będą najlepiej wiedziały. My, faceci, to byśmy to wszystko zjedli razem z krzakiem chyba, ale w każdym razie jest to smaczne. Także dzieci oczywiście tak samo po prostu siadają tutaj. Nie wiem, jakim cudem to się uchowało u mnie, bo próbowałem dzisiaj, a jeszcze nie ma godziny 7, próbowałem, jak to smakuje, no i są rzeczywiście pyszne, ale to mniejsza z tym. Zobaczcie jeszcze tutaj, widzicie, to są jeszcze niedojrzałe i ten, jaki jest malutki tutaj owoc. To jest efekt braku wody, ponieważ to jest, ja nie pamiętam w tej chwili, która to z odmian, ale to miały być duże naprawdę owoce tej odmiany, bo mówię, tutaj miałem kilka krzaków, kilka mi wypadło. Miał to być taki po prostu próbny materiał, jak to się wszystko zachowa i tak dalej, i tak dalej. No ze względu na tą moją robotę, jaką mam, niestety nie mogłem tego przypilnować, dokładnie się zająć tym i wyszło jak wyszło. Ale to już jest inny temat, trudno. Rzecz w tym tylko, że pamiętajcie, dużo wody, to ona potrzebuje naprawdę, to jest roślina wodnolubna. Bardzo ważne jest podsypywanie trocinami. Składniki jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, no są ludzie, którzy używają różnych nawozów chemicznych, sztucznych, cuda na kiju i tam się po prostu różne rzeczy dzieją. Oni potrafią ściągnąć z takiego krzaka nawet i 6 kg. Co przy plantacji, powiedzmy, hektarowej, gdzie mamy 3300 krzaków na 1 hektarze, bo tyle się mieści w takiej obsadzie średnio, no to policzcie sobie razy 6, no to mamy ile? 20 ton prawie z hektara. Także to są po prostu ilości ogromne.
No i wtedy po prostu takie zarobki są. Tylko trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy. No jeżeli będziemy mieli takie właśnie ilości tej borówki, powiedzmy przy jakichś tam plantacjach 10, 20, 50, 100, 200, 300 i 500 hektarów, bo i takie są plantacje, no to wiadomo, im więcej tych owoców na krzaku, im więcej tych krzaków, im więcej tych hektarów, no to tym więcej ludzi jest potrzebne do tego zbioru. A jak wiadomo, z tym nie jest łatwo, więc dobrze byłoby się zastanowić i w taki sobie sposób obrać system uprawy tej borówki, abyśmy mogli śmiało go zebrać przy minimalnym zapotrzebowaniu na pracowników, bo to jest rzeczywiście, co z tego, że wyhodujemy naprawdę dużą ilość pysznych, pięknych owoców, jak nie będzie miał kto tego zebrać. To też trzeba wziąć zawsze pod uwagę. No i przede wszystkim jedna rzecz odnośnie takiego biznesu. Musimy pamiętać o rzeczy bardzo, bardzo ważnej. Czy chcemy taką borówkę sprzedać, załóżmy po 10 zł za kilogram, czy po 30? I jeżeli sobie zadamy to pytanie, bardzo proste, będziemy potrafili przeliczyć te rzeczy, no to wtedy będziecie wiedzieli, ile chcecie założyć hektarów, jakie będziecie chcieli założyć owoce, w sensie jaką odmianę, no i po ile będziecie chcieli sprzedawać. To są pytania i właściwie odpowiedzi najważniejsze ze wszystkich. Byłem, słuchajcie, na kilku, nie wiem, z pięć, może sześć razy byłem na konferencjach borówkowych. One były tam, chyba, już nie pamiętam, ale gdzieś pod Warszawą, bo to też jakiś czas temu, to tam byłem. No i słuchajcie, tam jest po prostu taka naprawdę bardzo duże zainteresowanie tym, także dużo ludzi po prostu sadzi to. Natomiast cały czas jest takie duży nacisk, naprawdę bardzo mocny, na zakładanie plantacji w oparciu o raz, materiał z in vitro, dwa, nawożenie sztuczne, chemiczne, po prostu żeby to pędzić. To są takie rzeczy po prostu, które są oficjalnie wszędzie. Oczywiście wszyscy mówią, że absolutnie żaden obornik, że to nie będzie rosło i tak dalej, ale to już ja nie będę tego komentował, bo to właściwie jest bez komentarza. Natomiast jest taki nacisk, oczywiście tam, jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, zawsze trzeba wziąć to pod uwagę. Przy czym musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czego w życiu chcemy, czy nas interesuje, po prostu nie jest istotne, aby więcej, aby drożej i tylko tyle po prostu. Natomiast drugie pytanie to jest takie, czy mniej, ale zdrowo. Także to są po prostu takie pytania, bo rzeczywiście za ekologiczne owoce nikt nam nie zapłaci, jeśli chodzi o skupy. No i tutaj kolejne pytanie, czy my chcemy współpracować ze skupami? Czy sami możemy to sprzedać? Różne, nie wiem, przetwory, dżemy, powidła, jakieś tam konfitury, słoiki, kompoty, soki, po prostu wina. Naprawdę jest tak ogromny wachlarz możliwości, jeśli chodzi o w ogóle jakąkolwiek produkcję owoców, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł z tego w najlepszy dla siebie sposób skorzystać. To tyle, moi drodzy, z krótkiego takiego dzisiaj filmiku. Jest to pierwszy filmik od 3 tygodni, który dla Was przygotowałem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze dzisiaj kilka filmów na pewno nagram, tak żeby coś przygotować na najbliższych kilka dni. Oczywiście wrócimy jeszcze do dyskusji i do nagrody, ponieważ jest już, wybrałem człowieka, osobę, widza, który wygrał kubek, jeśli chodzi o czerwiec, jeśli chodzi o komentarze. Także ten kubek na pewno dostanie. Muszę tylko dokończyć temat z firmą, w której to po prostu wszystko zamawiałem, ponieważ to strasznie, strasznie przeciągało się. Niestety tam były odpowiedzi jakieś tam opóźnione o tydzień, o dwa i to tak strasznie, strasznie wolno to szło, co mi się nie podobało. Potem wyjechałem i no ale to widzicie, no różne są firmy, różne mają podejście, chociaż tuż przed samym wyjazdem nagle się przyspieszyli po prostu, ale to już było niestety za późno z mojej strony, żeby cokolwiek się czymkolwiek zająć. Także to tyle, tak na marginesie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!